Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Rozmów z agentem. Dzisiaj moim gościem jest radca prawny Dorota Kuś, specjalista od prawa budowlanego. Cześć Dorota. Cześć. Dorota, w ostatnim czasie zmieniły się przepisy, dokładnie mówiąc 19 września zmieniły się przepisy dotyczące samowoli budowlanej. Ja o tym dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać. Co dokładnie się zmieniło? No, zmian jest trochę, ale żeby może ten temat jakby naświetlić, to może zacząć warto by było od tego, co to w ogóle jest ta samowola budowlana, prawda? Bo nie każdy w sumie może mieć taką świadomość. I z samowolą budowlaną mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś wybudował obiekt budowlany, jakiś bez wymaganego pozwolenia na budowę, albo w niektórych przypadkach nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę, ale należy zrobić takie zgłoszenie do urzędu. Czyli na przykład domki do 35 metrów, to jest ostatnio tak, bardzo popularne. Dokładnie. Tak, garaże na przykład, tak? I w takich przypadkach trzeba zrobić zgłoszenie i jeżeli organ w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu, to wówczas można sobie budować. Jeżeli ktoś wybudował na przykład nie zrobił tego zgłoszenia w sytuacji, gdy powinno być zrobione, albo pomimo sprzeciwu organu wybudował jakiś obiekt budowlany, to również dopuścił się samowoli budowlanej. To są takie jakby trzy przypadki, czyli budowa bez pozwolenia na budowę, bez wymaganego zgłoszenia, albo pomimo tego sprzeciwu, który organ wniósł co do tego, żeby rozpocząć te roboty budowlane. A po co w ogóle się zgłasza? Po co urząd wymaga tego od nas? No tutaj jakby to jest jakaś, bym powiedziała, taka już polityka państwa, tak? Chyba też, żeby mieć jakiś ład urbanistyczny, tak? W miastach, tak? No bo inaczej to każdy mógłby budować jak chce i robić co chce, a tutaj jest jakaś tam kontrola nad tym, więc... Dorota, dlaczego powinniśmy zainteresować się tymi zmianami? Jest to temat bardzo interesujący dla osób, które wiedzą, że mają taką samowolę budowlaną i żyją z tą świadomością od lat, że mogą kiedyś ich spotkać jakaś decyzja o rozbiórce, czy decyzja legalizacyjna i obowiązek uiszczenia wysokiej opłaty, kary opłaty legalizacyjnej. A od 19 września 2020 wprowadzone zostały takie przepisy, które umożliwiają zalegalizowanie tej samowoli budowlanej bez opłaty legalizacyjnej. Także to już jest no, pierwsza rzecz taka istotna. A druga rzecz, kiedyś to kosztowało? Tak, tak. W przypadku domu jednorodzinnego 50 tysięcy, w przypadku na przykład garażu wcześniej było 25 tysięcy, teraz jest 5 tysięcy akurat, tak? Także no ale co do tego domu jednorodzinnego cały czas opłata legalizacyjna wynosi 50 tysięcy. Czyli sporo można zaoszczędzić. To są wymierne pieniądze, prawda? Tak. I można też zalegalizować obiekt budowlany, który nie został wybudowany zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy albo jest postawiony tak, że jest jakby w sposób sprzeczny z postanowieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli na przykład co, za duży? Tak, albo dokładnie. W złym miejscu? Dokładnie, tak. Taras? Może być, przykład, tak? Tak, jak najbardziej. Są takie wymagania w określonych planach, że na przykład wysokość kalenicy jest określona, prawda? Jakiś spadek dachu, no mogą to być różne wymagania. Jeżeli obiekt budowlany nie spełnia tych wymagań, w tym momencie może być w tym trybie uproszczonym zalegalizowany. Co jest jeszcze ciekawe, że nie ma teraz obowiązku przedstawiania kompletnego projektu budowlanego, żeby zalegalizować taki obiekt. Jedyne, co jest wymagane, to jest ekspertyza techniczna, która potwierdza, że ten obiekt budowlany nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz, że pozwala na bezpieczne użytkowanie tego obiektu zgodnie z takim sposobem, znaczy zgodnie z tym, do czego on jest przeznaczony, prawda? Także... A kto sporządza taki dokument? Bo rozumiem, że to jest w formie dokumentu. Ekspertyza techniczna. Ekspertyza. Przepisy to jest w ogóle takie dosyć enigmatyczne, bo przepisy w ogóle nie określają, co ma zawierać ekspertyza techniczna, a wskazują tylko, że sporządza je osoba uprawniona. Czyli jak mnie mam osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane. Czyli konkret, na przykład budowania czy do kierowania robotami budowlanymi, tak? No, tak naprawdę, co powinna zawierać ta ekspertyza, to w ogóle w tym momencie jest też troszeczkę zagadka. Nie ma załącznika do. Nie, ustawa tego w ogóle nie precyzuje. Przepisy w ogóle nie ma żadnych przepisów, które mówią co to jest ekspertyza techniczna i co ona powinna zawierać. Natomiast
Znaczy w urzędzie jakimś już spotkałaś się z wnioskiem o legalizację i analizą od strony urzędu tego dokumentu, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, dlatego że procedura wygląda tak, że składa się wniosek o legalizację i dopiero organ wydaje postanowienie, w którym nakłada na tego wnioskodawcę obowiązek załączenia określonych dokumentów. W tym właśnie między innymi tej ekspertyzy technicznej. I dopiero tak naprawdę takie sprawy jeszcze są zbyt świeże, żeby mówić już o jakiejś praktyce. Ta praktyka dopiero się wykształci tak naprawdę w toku, no, z czasem. Powiedz mi, Dorota, w jakich przypadkach można korzystać z tej abolicji, o której mówimy? Tak. No nie jest to oczywiście możliwe w każdym przypadku, ale można skorzystać wtedy, gdy od zakończenia budowy minęło już 20 lat, i to 20 lat jakby przed złożeniem wniosku się liczy, czyli jeżeli byśmy dzisiaj zakończyli jakiś obiekt samowolnie budować, no to za 20 lat 9 października 2040 roku możemy wnosić o legalizację w trybie uproszczonym, jeżeli przepisy się nie zmienią. I drugi przypadek to są roboty budowlane, które zostały zakończone przed 1 stycznia 1995 roku. Troszeczkę wydaje się to takie nienaturalne, tu 20 lat temu, tak. Tu przed 1 stycznia 95 roku, ale ma to swoje uzasadnienie, dlatego że właśnie 1 stycznia 95 roku weszła w życie obecnie obowiązująca ustawa Prawo budowlane i właśnie jakby budynki, które zostały zakończone przed tym 1 stycznia, to do nich się stosuje jeszcze prawo budowlane z 1974 roku. W związku z powyższym to jakby to jest rozróżnienie na te dwa tematy. Trzeba też tutaj zwrócić uwagę, że nie w każdym przypadku też, gdy minęło te 20 lat i gdy budowa została lub gdy budowa została zakończona przed 1 stycznia 1995 roku, można skorzystać z tej legalizacji w trybie uproszczonym. Ponieważ są dwa wyjątki. Nie jest to możliwe, jeżeli już toczyło się postępowanie legalizacyjne i w jego toku było wydane postanowienie o wstrzymaniu robót, bądź gdy właśnie przed wejściem w życie tych ostatnich przepisów, czyli przed 19 września 2020, wydano decyzję o nakazie rozbiórki. I w tych dwóch przypadkach nie można skorzystać z tej legalizacji w trybie uproszczonym, pomimo tego, że obiekty budowlane już tam jakiś czas sobie stoją, prawda? Także to jest też istotna rzecz, żeby o tym pamiętać. A powiedz mi, jakie dokumenty są potrzebne, jeśli chciałbym skorzystać z tej abolicji i jak udokumentować ten czas, w którym ten budynek już funkcjonuje? Jasne. No i właśnie tutaj, jeśli chodzi o dokumenty, które są potrzebne, żeby skorzystać z tego uproszczonego postępowania legalizacyjnego, czyli z tej abolicji, bo tak, jest to tak oficjalna nazwa w ustawie, uproszczone postępowanie legalizacyjne, trzeba trzech dokumentów. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czyli akt własności? Tak, na przykład. Tak, jeżeli jesteś właścicielem, to możesz złożyć takie oświadczenie po prostu samodzielnie. Podpisujesz je, składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej. Doprecyzujmy, nie chodzi o akt notarialny albo wyciąg z księgi wieczystej na przykład, tylko oświadczenie takie zwykłe, że jestem właścicielem i to wystarcza. Ja, jeżeli podpisana Dorota Kuś, oświadczam, że jestem właścicielem takiej i takiej nieruchomości i mam prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane. Raz. Na przykład. Dwa. Druga rzecz to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego. Skąd to mamy mieć? To trzeba już sobie zlecić geodecie wykonanie takiej inwentaryzacji. I trzecia rzecz to jest ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, stosowne do tego, żeby sporządzić taką ekspertyzę też, która potwierdza, że ten obiekt budowlany, który został samowolnie wybudowany, nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i może być po prostu bezpiecznie użytkowany w sposób, do którego jest przeznaczony lub do którego ma być przeznaczony. Czyli nie osiada, jakaś ściana nie jest do połowy zniszczona, tak? Stropy są odpowiednie. Jest bezpieczny po prostu, czyli tak, nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, może się zawali na przykład, tak? Także to są te dokumenty, które są potrzebne. Także jeszcze to chciałabym dodać, bo to oczywiście nie ma tej opłaty legalizacyjnej, ale to nie znaczy, że ta legalizacja nic nie będzie kosztowała, bo no, trzeba zlecić komuś wykonanie tej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i tej ekspertyzy technicznej, więc to jakieś koszty są, ale one są znacznie niższe niż opłata legalizacyjna, która do tej pory, prawda, była. Ponadto no, jest możliwość zalegalizowania
obiektu budowlanego, na przykład wybudowanego niezgodnie z tym miejscowym planem, no, czego wcześniej nie było. Tak? Ale po co mi ta legalizacja, skoro 20 lat na przykład miałem budynek, z którego korzystałem, ja go wybudowałem, nie zapłaciłem do tej pory kary i teraz super, że są te przepisy, ale może lepiej się nie wychylać i zostawić to tak, jak jest. No, może zostawić to oczywiście dzieciom, wnukom i prawnukom, tylko nigdy nie wiadomo, czy w którymś momencie jednak nie przyjdzie organ nadzoru, albo jakiś uprzejmy sąsiad nie doniesie na ciebie, żeby i ten inspektor nadzoru nie pojawi się i nagle nie trzeba będzie coś z tym zrobić. A w tym momencie można to zrobić na prostszych warunkach. Tak naprawdę no, te przepisy dzisiaj obowiązują, ale jak będzie za 5 lat, czy ktoś ich nie uchyli, nie wiemy, tak? Myślę, że jednak jest to taki moment, gdy warto z tego skorzystać, żeby sobie te pewne rzeczy uregulować. No ponadto, no, przy sprzedaży takiej nieruchomości, no to ta kwestia myślę, że też gdzieś tam mogłaby wyjść i mieć znaczenie dla nabywców. Także, no, jeżeli oczywiście komuś to nie przeszkadza i dobrze się z tym czuje i nie ma problemu, to może dalej tak funkcjonować. Natomiast z tego, co widzę, to jest duże zainteresowanie tym tematem i ludzie jednak chcą mieć takie sprawy uregulowane. Bo rozumiem też, może to powinniśmy też wyjaśnić, że żeby był odbiór techniczny, to nie może być samowoli, tak? A no, nie można zgłosić do użytkowania budynku, który jest wykonany samowolnie, bo wtedy automatycznie zostanie wszczęte postępowanie legalizacyjne. I, bo to z automatu się dzieje, tak. Z urzędu. A i dlaczego? No i przede wszystkim może być tak, że to postępowanie legalizacyjne może skończyć się decyzją o nakazie rozbiórki, tak? Także to już nie jest takie takie nieistotne, bym powiedziała, tak? Czyli dom, w którym mieszkamy od 20 lat, może się okazać, że dostaniemy decyzję na rozbiórkę jego, dokładnie, tak? Bo stoi tak w złym miejscu, albo jest za wysoki, albo... Tak, nie został po prostu wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę, tak? Czy tam nie było pozwolenia na budowę, tak jak mówię, tak? Dlaczego sprawdzenie, czy budynek, który chcemy kupić, jest samowolą budowlaną, ma znaczenie dla osoby kupującej? No ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ postępowanie legalizacyjne, które może prowadzić właśnie do wydania decyzji o rozbiórce, bądź może prowadzić do obciążenia tą wysoką opłatą legalizacyjną, może dotyczyć tak naprawdę aktualnego właściciela nieruchomości, a niekoniecznie tego, kto dopuścił się tej samowoli budowlanej. W związku z tym, nabywając nieruchomość, jednak warto wiedzieć, czy warto sprawdzić tak naprawdę, czy ten budynek, który stoi na tej nieruchomości, został postawiony zgodnie z przepisami. Jak możemy to sprawdzić? Trzeba sprawdzić, czy było pozwolenie na budowę. Takie dokumenty powinny, myślę, że osoby, które budowały dany budynek, powinny mieć pozwolenie na budowę, czy było pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli te dokumenty są, no to prawdopodobnie budynek jest postawiony legalnie. Też jeżeli jest pozwolenie na użytkowanie, to na pewno. Także myślę, że to są takie dokumenty, które pozwolą bezpiecznie nabyć taką nieruchomość, już zabudowaną budynek. A gdyby się zdarzyło, że jestem bardzo zainteresowany budynkiem, który jest samowolą budowlaną, zależy mi na zakupie, zafiksowałem się na maksa, i moim warunkiem zakupu jest to, żeby właściciele obecni zalegalizowali go. Ile czasu mniej więcej może taka legalizacja trwać? Od czego mniej więcej też ona zależy? Bo ja rozumiem, że od intencji czy szybkości złożenia wniosku, ale czy coś jeszcze ma takiego, ma znaczenie? Czy jakiś okres musi na przykład minąć? Czy... Jasne. Taka legalizacja zaczyna się w takim przypadku, bo ona może wszcząć się też z urzędu postępowania legalizacyjnego, ale w takim przypadku prawdopodobnie zaczęłaby się na wniosek osoby zainteresowanej. I organ, jak rozpozna ten wniosek, to potem wydaje postanowienie, w którym nakłada obowiązek przedłożenia tych dokumentów, o których mówiłam wcześniej, czyli tego oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, tej ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji geodezyjnej. I na to musi dać wnioskodawcy co najmniej 60 dni. Tak naprawdę, ktoś ma te dokumenty już wcześniej, no to może je złożyć wcześniej, to przyspieszy postępowanie, ale jakby te ramy, które tu są, to pozwalają przypuszczać, że takie postępowanie powinno
prawdopodobnie może trwać około 3 miesięcy, tak mi się wydaje. Okay. Natomiast tak jak przepisy są świeże, więc nie ma jeszcze praktyki co do właśnie stosowania tego trybu. To się okaże dopiero jak już upłynie trochę czasu. Możemy się wtedy spotkać jeszcze raz i będę wtedy mogła opowiedzieć o tym, jakie są doświadczenia praktyczne związane z właśnie już z takimi postępowaniami. Mm-hmm. A powiedz mi, żeby zalegalizować, to co organ będzie faktycznie sprawdzał? No właśnie to jest te trzy rzeczy, o których mówisz, te trzy dokumenty tylko i wyłącznie? Tak. Tak naprawdę to jest właśnie bardzo też ciekawe, bo organ będzie zbadał, czy dokumenty legalizacyjne są kompletne, przy czym też tu uprzedzam, jeżeli by się okazało, że one mają jakieś braki, to organ też ma obowiązek wezwać do uzupełnienia tych braków. I bada, czy z tej przedłożonej ekspertyzy technicznej rzeczywiście wynika, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i pozwala na bezpieczne jego użytkowanie. Także no jest to znacznie mniej niż w takim normalnym postępowaniu legalizacyjnym, gdzie jeszcze jest badane, czy obiekt budowlany został postanowiony zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, gdzie wymaga się też przedłużenia pozwolenia na budowę, projektu budowlanego. Mhm. Jak myślisz, jaka duża skala jest samowoli budowlanej w Polsce? Dotarłaś może kiedyś do takiej informacji? No trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast z tego co widzę, ponieważ prowadzę od kilku miesięcy bloga dotyczącego właśnie tematu legalizacji samowoli budowlanej i sądząc po zainteresowaniu, jaki jest tym tematem, to widzę, że skala jest duża. Myślę, że pewnie więcej takich tematów jest gdzieś poza miastem. I też, chociaż w mieście bym obstawiała, że będzie dużo takich tematów związanych na przykład z garażami czy jakimiś wiatami, takich drobniejszych. No i domki letniskowe na Jeziorze Łęczuńsko-Włodawskim na przykład, prawda? Tak, także zainteresowanie jest duże, więc sądzę, że skala jest też dosyć duża. Natomiast za jakiś czas będę może też bardziej mogła precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Jakiś czas temu sprzedawałem działkę rekreacyjną nad jeziorem właśnie po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskim i rozmawiałem z jednym geodetą. No i właśnie on mi powiedział, że przecież całe po jeziorze, wszystkie domki, które stoją na terenach bez prawa zabudowy. No tak. Czyli są nielegalne. Tak, dokładnie. Tylko co ciekawe, że gminy bardzo często naliczają podatek od budowli, a nie od gruntu. Pomimo tego, że wiedzą, że to jest samowola. Opłaca im się po prostu. Ale im się opłaca. No i teraz właściciele tych działek z postawioną samowolą płacą ten podatek za budynek, pomimo tego, że wiedzą, no często wiedzą, że jest on tak naprawdę nielegalny, tak? Chociaż chyba, że jest jakiś przepis, który pozwala urzędom pobierać te opłaty, ale takie ciekawe zjawisko. No i teraz być może to jest też rynek, tak? Może to jest kwestia uświadamiania też ludzi, którzy mają te budynki i to jest właśnie to miejsce, ten czas, kiedy powinni sobie je normalnie zalegalizować, tak? Dokładnie. Zawsze jednak lepiej zrobić to w takim momencie, kiedy tobie pasuje tak naprawdę, niż w takim momencie, kiedy zostaniesz do tego zmuszony w jakiś sposób. Mhm. Dlatego ja uważam, że takie sprawy jednak warto wziąć w swoje ręce i rozwiązać wtedy, kiedy jest na to czas. A teraz właśnie taki czas jest i to jest dobry czas. Jaka rola jest radcy prawnego w procesie tej legalizacji? Czyli jak ty możesz pomóc klientom? Bo z jednej strony mam wrażenie, że te trzy dokumenty, które są potrzebne, nie powinny stanowić większego dla mnie przynajmniej problemu. Zorganizowanie ich, czyli zadzwonienie do geodety, zadzwonienie do kierownika budowy, bo rozumiem, że kierownik budowy wyda mi zaświadczenie, tak? No i złożenie wniosku w gminie. I teraz, czy są sytuacje, w których radca prawny ma co robić przy takich sprawach? Myślę, że tak, dlatego, że przede wszystkim to musimy udowodnić w takiej sprawie, że kiedy powstała ta samowola budowlana. I tutaj no, wydaje się to wszystko dosyć proste, natomiast też w praktyce nie zawsze tak jest, tak? Jeżeli ma się wiedzę i doświadczenie i wie, w jaki sposób można to zrobić, to jest to proste, tak? Mhm. Ale nie dla wszystkich. I także na pewno na etapie przygotowania wniosku, żeby dobrze wykazać w tym wniosku, że właśnie kiedy powstała ta samowola, to przyda się doświadczenie takiej osoby, która ma w tym temacie wiedzę.
bo w przeciwnym razie można skończyć z decyzją o rozbiórce. Mhm. Więc to nie jest też takie bezpieczne, tak? No pytanie, na ile po prostu ktoś czuje się bezpieczny i uważa, że już ogarnął temat, tak? I jest w stanie samodzielnie to ocenić. A na ile jednak wolałby, biorąc pod uwagę, jakie mogą być konsekwencje, skonsultować ten temat z kimś, kto ma fachową wiedzę w tym zakresie. Mhm. To ja podpytam cię, bo często analizuję sobie działki, które mam do sprzedania, często zabudowane. Mhm. I będąc na geoportalu, po kliknięciu sobie w informacje o działce, pojawia mi się wykaz budynków, mhm. które na tej działce są postawione, mhm. i daty ich postawienia. Mhm. Czy twoim zdaniem te daty są wiarygodne? Można na ich podstawie faktycznie składać na przykład mhm. taki wniosek? Czy jednak te dane mogą być niewłaściwe i tu możemy mieć no po prostu problem, jeśli z nich skorzystamy? Myślę, że to jest jakiś ślad, natomiast też nie zostawiałabym tak tego jako tylko jedyny dowód na to, żeby właśnie wykazać, kiedy ten obiekt został postawiony. Można to zrobić na szereg sposobów, nawet prywatnymi zdjęciami i zeznaniami świadków. Mhm. Właśnie mam taką sprawę właśnie, gdzie dostałam zdjęcie z komunii, gdzie jest dziewczynka w sukience komunijnej. No i w tle dom. I w tle dom, tak, w który został wybudowany samowolnie. I jakby przedkładając organowi takie dokumenty, zeznania świadków, nawet ksero dowodu osobistego tej osoby, no wiadomo, kiedy się urodziła, kiedy miała komunię, no to już można jakoś te fakty powiązać i wykazać tą okoliczność, tak? Może być właśnie ten temat, o którym wcześniej mówiłeś, czyli po podatki, prawda? Od kiedy płacimy podatki od budynku. To też może być dobry dowód, który pokazuje. Jakieś umowy, jeżeli takie się zachowały, na dostawę energii elektrycznej, jakiegoś gazu na przykład, czy rachunki nawet. Najem. Niektórzy trzymają takie rachunki po 30 lat, tak szczerze mówiąc. Tak. Dokładnie. Tak jak umowy najmu. Także no... Faktury za budowę na przykład, albo za materiały, tak? Oczywiście. Jest szereg po prostu dowodów, które mogą pomóc wykazać tą okoliczność, od kiedy ten budynek... Czyli właśnie... zebranie dowodów. Tak, tak? Zebranie i ocena dowodów, myślę, że to jest jakby... No i też ocena, czy w danym przypadku rzeczywiście jest podstawa do skorzystania z tej legalizacji, tak? Mhm. Fakt jest też taki, że no, są osoby, które mają jakby wiedzę i doświadczenie i dla ciebie nie dziwię się, że to jest temat łatwy, bo ty jakby zawodowo zajmujesz się nieruchomościami, więc to raczej nie spodziewam się, że taka osoba by do mnie przyszła, żeby pomóc w tym temacie, chyba żeby podpytać po prostu, czy na pewno, ale niekoniecznie, żeby przygotować wniosek. Natomiast też są osoby, które niekoniecznie aż tak chcą w ten temat się wgłębiać samodzielnie, tylko wolą po prostu zlecić taką sprawę na zewnątrz, bo mają tysiąc innych spraw na głowie i chcą mieć po prostu, a to chcą mieć załatwione dobrze, tak? Ile kosztuje taka legalizacja za pośrednictwem radcy prawnego? Jeśli chodzi o mnie, to właśnie mogę powiedzieć, że otworzyłam na swoim blogu sklep niedawno i wprowadziłam na ten moment trzy takie pakiety usług. I taki pakiet, gdzie przygotowuję komuś kompletny wniosek pod indywidualną potrzebę, to jest wyceniony na 1197 zł brutto już. Natomiast można też skorzystać z porady prawnej i oceny mojej po prostu, a samodzielnie przygotować wniosek. Mam też dostępne wzory wniosków z takimi dosyć obszernymi objaśnieniami, co może być właśnie pomocne dla takich osób, które właśnie mają już sporą wiedzę, same potrafią się poruszać w jakichś kwestiach prawnych, ale nie do końca wiedzą, jak to sformułować, co tam zawrzeć, więc to jest jakby tak podpowiedź z mojej strony właśnie też w tych objaśnieniach, co krok po kroku tak dokładnie zrobić, na co zwrócić uwagę, jakie przykładowe właśnie dowody można załączyć. Także taki wniosek akurat u mnie kosztuje 97 zł, więc nie jest to jakiś duży koszt, a może znacznie ułatwić sprawę. Dorota, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w moim odcinku Rozmów z Agentem. Dzięki wielkie jeszcze Dzięki raz. Dzięki również. Miło mi było.